Branża KEP i logistyka. Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? O tym będziemy rozmawiać podczas debaty Rzeczpospolitej. Ja się nazywam Marcin Piasecki, jestem dziennikarzem i publicystą Rzeczpospolitej i będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić naszą debatę. A w debacie uczestniczyć będą pani profesor Aleksandra Laskowska-Rutkowska, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan profesor Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Pan Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Oraz pan dr Piotr Sosnowski, adiunkt Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, no to na początek spróbujmy zdefiniować, co się wydarzyło z tą branżą, o której będziemy rozmawiać, czyli branża kurierska, przesyłek ekspresowych, paczek oraz logistyki. No w tym czasie no bardzo trudnym dla większości gospodarki, pewnie dla nas również osobiście, czyli w czasie pandemii. Natomiast no nie jest żadną tajemnicą i żadnym odkryciem, że no tutaj akurat w przypadku tej branży, tych sektorów gospodarki, no mamy do czynienia z sytuacją no właśnie nie tak dotkliwą, jak w przypadku innych sektorów. Można wręcz powiedzieć, że ta sytuacja jest bardzo dobra, ale czy rzeczywiście tak jest? Spróbujmy zdefiniować. Czy mógłbym poprosić o zabranie głosu pana Marka Tarczyńskiego? Panie przewodniczący, jaki był ten rok, no już więcej niż rok, dla tego sektora? Był to rok doskonały. Może niezasłużenie w tym sensie zapobiegliwości czy też przewidywania ze strony zarządzających tą branżę, po prostu okoliczności, z którymi mamy do czynienia praktycznie od początku zeszłego roku, stanowią doskonałe warunki przyspieszonego wzrostu dla tej branży, która weszła dzięki między innymi e-commerce, zmianom w dostawie dokumentów, krótko mówiąc tym uwarunkowaniom, z którymi mamy do czynienia i które dalej trwają, na wyraźnie przyspieszoną ścieżkę wzrostu. Zapewne jest to jedna z nielicznych branż, pomijając nawet sam sektor szeroko rozumianej logistyki w gospodarce, która jest ewidentnym beneficjentem. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że ta branża już była na ścieżce wzrostu przed COVID-em, rozwijała się doskonale, natomiast sam COVID ten proces jeszcze znacznie przyspieszył. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Pani profesor Laskowska-Rutkowska, czy podziela pani tę opinię? No i cóż, no już można zasygnalizować, że ta branża, ja tak sobie wymyśliłem takie określenie na potrzeby naszej dyskusji, określenie takie robocze oczywiście, że no tak trochę no na sterydach, tak, dzięki pandemii zaczęła się rozwijać. Ale to może nieprawda, gdyż pan przewodniczący Tarczyński zwrócił bardzo słusznie uwagę na to, że branża miała się równie dobrze, doskonale, no może nie tak dobrze, ale była na ścieżce wzrostu również przed COVID-em. Pani profesor, jak to jest? No, mnie się nie wypada nie zgodzić z panem przewodniczącym, także jak najbardziej podzielam opinię. Mówi się o spektakularnych wzrostach w tej branży i to nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale w ogóle na całym świecie, co nie powinno nas dziwić, dlatego że pandemia spowodowała zapotrzebowanie
na takie usługi, które można świadczyć, składając zamówienia, znaczy z których można korzystać, składając zamówienia przez internet, prawda? I tutaj właśnie sprawdziła się doskonale branża kurierska na całym świecie, tylko poza tym, że to są wzrosty, no różne są prognozy, na przykład dla Europy podobno wzrost w branży kurierskiej będą wynosiły 4% CAGR średniorocznej stopy wzrostu do roku 2026. Nie wiem, jak to policzono, nie wiem, na ile to jest trafiona prognoza. Ale no właśnie, ta branża rozwija się w związku z tym bardzo dynamicznie, ale to też oznacza olbrzymie wyzwania, którym branża musiała sprostać, prawda? Ogromny wzrost popytu. No, udało się w Europie, w Polsce, myśmy nie odczuli przecież pandemii w ten sposób, że te przesyłki przestały do nas przychodzić, czy zaczęły przychodzić z ogromnym opóźnieniem. No to jest wspaniale, ale to oznacza, że branża musiała sprostać dodatkowym wyzwaniom, no i że to wypadło pozytywnie. Bardzo dziękuję pani profesor. Pan profesor Paprocki. Panie profesorze, jest tak, że tutaj pani profesor Laskowska-Rutkowska przed chwilą zasygnalizowała, że no, branża sprostała z wyzwaniom. Chciałbym, żebyśmy rozłożyli troszeczkę na części pierwsze to zdanie, to znaczy jakie to były te najpoważniejsze wyzwania. No a druga sprawa, no to jednak wydaje mi się, że na samym początku pandemii mieliśmy jednak taki moment pewnego kryzysu, tak, pewnego spowolnienia. Przyznam, że sam osobiście no, stałem się, no, może nie ofiarą, bo to oczywiście zbyt wielkie słowo, ale no, byłem świadkiem no, jednak znaczących opóźnień w dostarczaniu przesyłek właśnie na samym początku pandemii, tak mniej więcej rok temu. No, w momencie, kiedy rozmawiałem na przykład z przedstawicielami firm zajmujących się e-commerce, no cóż, no, po prostu otwarcie mówili, branża przestała się wyrabiać, tak? No, musiała wzmocnić swoje, mówiąc brzydko, moce przerobowe i to zrobiło, ale to jednak chwilę potrwało. Panie profesorze, jaka jest pana diagnoza, jaki jest pana obraz sytuacji i z czym musiała przede wszystkim sobie branża poradzić? Po pierwsze, nie powinniśmy mieszać dwóch różnych sytuacji. Zmiana nastąpiła w kanałach dystrybucji, jeśli chodzi o transakcje. Lockdown spowodował, że konsumenci zaczęli poszukiwać możliwości pozyskiwania dóbr im potrzebnych bez konieczności wychodzenia z domu lub bez konieczności odwiedzania dużych placówek handlowych. I to nastąpiło szokowo, w związku z tym nikt nie był przygotowany do takiej sytuacji i oczywiście branża kurierska, a w tle branża logistyczna obsługująca gospodarkę materiałową, czyli te zapasy, obie te grupy musiały się do tego dostosować właśnie w takich warunkach szokowej zmiany. Zrobiły to relatywnie dobrze, w szczególności te, które już przed pandemią były bardzo zaawansowane technologicznie, jeśli chodzi o stosowanie technologii cyfrowych. I cały ten okres pandemii, który nadal trwa niestety, ujawnia bardzo ważne zjawisko, iż w sektorze, który nazywamy popularnie TSL, czyli transport, spedycja, logistyka, mamy w tej chwili głębokie rozwarstwienie, jeśli chodzi o tempo wdrażania technologii cyfrowych i ci, którzy są reprezentantami grona tych, którzy odnieśli sukces, to oni są właśnie w tej branży kuriersko-logistycznej, natomiast w wielu obszarach, które również są w zapleczu, czyli na przykład porty morskie, dostawy transportem intermodalnym, transportem drogowym, tradycyjnym, w sensie magazyn, to w tych obszarach ten postęp technologiczny, usprawnienie procesów nie nastąpiło.
lub w niespółmiernie słabszym stopniu niż właśnie w tym, co bezpośrednio jest związane z konsumentem. I ja chciałbym od razu zaznaczyć, że również musimy się liczyć z faktem cofnięcia się tych stanów rozwojowych, ponieważ my nie wiemy, jak zareagują konsumenci w momencie zamknięcia lockdownu. Na ile oni wrócą do zakupów w tradycyjnych placówkach handlowych, co by oznaczało, że właśnie te w tej chwili rozbudowane potencjały firm kurierskich i firm logistycznych będą znowu musiały się skokowo dostosowywać, mówię warunkowo, jeśli konsumenci zmienią swoją postawę, bo wykorzystają brak ograniczeń. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Poruszył pan bardzo interesujący wątek, no, który chyba warto rozwinąć. I tutaj moja prośba też do pana doktora Sosnowskiego o rozwinięcie. No bo rzeczywiście mamy tak, że funkcjonujemy no niestety już od wielu miesięcy w warunkach mniej lub bardziej ostrego lockdownu. No ale miejmy nadzieję, że to się skończy, tak? Że już w tym roku no, po prostu się to skończy i nastąpi coś, co można nazwać normalnością, czy też nową normalnością. Zostaną otwarte sklepy, zostaną otwarte centra handlowe. I pytanie, i chyba to jest jedno z najbardziej istotnych pytań do branży, i tu powtarzam za panem profesorem Paprockim, co wtedy? Bo oczywiście można sobie wyobrazić sytuację taką, że część konsumentów po prostu tak polubiła e-commerce, że nie zrezygnuje z tego. Nawet ci, którzy nie mieli wcześniej z tym jakoś szeroko do czynienia. Ale z drugiej strony, proszę pamiętać o tym, że sklepy, no to oczywiście, to jest no, funkcja handlowa przede wszystkim, ale jednocześnie inne funkcje, jeżeli chodzi o centra handlowe. To jest kwestia przemysłu, tak zwanego przemysłu spędzania wolnego czasu również, kwestia rozrywkowa. To jest sposób czasami na spędzanie wolnego czasu i zakupy są tylko z jednym z elementów. Może po prostu ludzie będą chcieli do tego wrócić i ta branża, która jest w tej chwili, jak to określiłem, na sterydach, no będzie miała z tym jakiś problem. Panie doktorze, jaka jest pana ocena? Zgadzam się, panie redaktorze, w pełni z tym, co pan powiedział, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że my rozpatrujemy sektor KEP, czyli przesyłki kurierskie. Operatorzy logistyczni, czyli operatorzy w tym sektorze są tylko operatorami. To, jak zmieni się ten rynek, jak się zmienią szanse dla jego uczestników, zależy od tego, jak się zachowają pozostali, czyli tak jak pan powiedział, odbiorcy końcowi, czyli konsumenci, którzy już od ponad roku są uwięzieni w domach, nie mogą spędzić czasu w taki sposób, jaki pan opisał, oraz w jaki sposób zachowają się inni uczestnicy łańcuchów dostaw, czyli między innymi producenci i dystrybutorzy. Zwróćmy uwagę, że tym ostatnim wcale nie musi zależeć na tym, żeby trend wzrostowy sektora KEP się utrzymał, ponieważ im zależeć będzie na skanalizowaniu tego, co się stanie po zakończeniu pandemii, czyli tego, że ludzie wyjdą na miasto i będą mogli spędzić czas tak, jak nie mieli szans przez ostatni rok. Więc to, jak będą mogli utrzymać szansę rozwoju operatorzy logistyczni, zależy od tego, w jaki sposób będą prowadzić współpracę z wcześniejszymi ogniwami łańcucha dostaw, czyli z dystrybutorami i producentami, i czy uda się przyzwyczaić odbiorców końcowych do tego, że ponieważ udało się przez rok żyć z wykorzystaniem między innymi kanału e-commerce, czy w niektórych przypadkach kanał omnichannel, jeżeli chodzi o handel, no bo udało się, ludzie nie przestali robić zakupów, po prostu zaczęli je robić w większym stopniu przez internet. Pytanie, w jakim stopniu uda się zachęcić odbiorców końcowych do tego, żeby nie zmienili z powrotem swoich przyzwyczajeń i nie wrócili do sklepów stacjonarnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pan Marek Tarczyński, panie przewodniczący, uda się tak utrzymać te wysokie poziomy rozwoju, wzrostu z branż, o których mówimy? Zapewne nie uda się, bo nie zmienią się okoliczności. Tak jak już tutaj mówiliśmy, ten wysoki poziom wzrostu wynika z uwarunkowań covidowych. Myślę, że patrząc na tą kwestię
dialektycznie będziemy mieli pewną syntezę. Nie wrócimy do stanu sprzed, ale też nie będziemy mieli stanu, z którym spotykamy się dzisiaj. Jest tylko kwestia, w jaki sposób się będą pozycjonować e-commerce i tradycyjne formy handlu, bądź też jeszcze jakieś, z którymi nie do końca wiemy, że one się wykształcą w wyniku tych zmian, z którymi mamy miejsce, które mają miejsce. Krótko mówiąc, na pewno ten dynamiczny wzrost ulegnie zahamowaniu. Może to doprowadzić do zaostrzenia konkurencji wewnątrz branży, ponieważ ten bardzo rozbudowany potencjał firm kurierskich może znaleźć zatrudnienie w innych, że tak się wyrażę, działach logistyki i spedycji. Więc może tutaj dojść do konkurencji z firmami, które trudnią się tak zwaną dystrybucją krajową przesyłek drobnicowych ze spedytorami drobnicowymi. No, krótko mówiąc, możemy mieć do czynienia z zaostrzoną konkurencją. Efektem tych wszystkich zmian jest boom na rynku nieruchomości magazynowych w ostatnim czasie. On wynika z jednej strony z dużego pobytu zgłaszanego przez firmy kurierskie, ale z drugiej strony też przez firmy logistyczne, których klienci raz zwiększają zapasy ze względu na ewidentne ryzyko rwących się łańcuchów logistycznych, czego najlepszym przykładem była ostatnia historia z statkiem Evergreena, który zablokował kanał Suezki. Warto powiedzieć, że ten statek tam dalej stoi i ci odbiorcy, których te 18 tysięcy ponad kontenerów znajdują się na tym statku, jeszcze ich nie otrzymali. Prawdopodobnie ten statek z tym ładunkiem będzie tam stał, dopóki nie zostaną wyjaśnione kwestie finansowe związane z odszkodowaniem, o które zwrócił się Egipt do armatora, armator do operatora. Krótko mówiąc, będziemy świadkami prawdopodobnie dosyć istotnych napięć na rynku najmu powierzchni magazynowych, świadczenia tego typu usług po tym, jak pandemia się skończy i wrócimy do normalności, która będzie inna niż ta, którą pamiętamy sprzed pandemii. Panie przewodniczący, dopytam, z racji swojej funkcji jest pan po prostu w bliskim kontakcie z firmami i właśnie o to chciałem zapytać, czy firmy są przygotowane na tę przyszłość? Czy po prostu w tej chwili konsumują te owoce wzrostu i przyszłość niespecjalnie ich obchodzi? Czy jest inaczej? Jakie przyjmują strategie? Jak to wynika z pana kontaktów z firmami? No muszę niestety powiedzieć, to jest dosyć dojmujące zjawisko, z którym stykamy się u nas w kraju od lat. Raczej powiedziałbym delikatnie, przeważa myślenie taktyczne nad myśleniem strategicznym długofalowym. Także cieszymy się z efektów, liczymy, że to tak będzie trwało nadal, a później, tak jak to nasi sąsiedzi ze wschodu mówią, no, dokonamy rozpoznania w boju. Ja mówię o tej rzeczywistości, z którą mamy niestety w naszym kraju, nie tylko w tej branży, do czynienia. Czyli jakoś to będzie, tak? Pani profesor, bardzo proszę, pani profesor. Tak, tylko... Odwracam, tak. Jeśli można. Bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że przekornie może się wypowiem, ale być może brak tych długoterminowych planów to jest w tej sytuacji totalnie nieprzewidywalnej nawet pewnym atutem. Dlatego, że no, te zmiany, które zachodzą na naszych oczach, są tak zaskakujące i przypomnijmy sobie, przecież na początku pandemii raczej my byliśmy przygotowani na no może kilka miesięcy, takich dziwnych, prawda? No a okazało się, że jednak horyzont czasowy jest znacznie dłuższy. I przygotowywanie w tych warunkach się tak długoterminowo no jest naprawdę ogromnie trudne. Tutaj możliwość przewidzenia pewnych zmian jest przeogromnie trudna. Także być może to, że działają wszyscy ad hoc w takich dziwnych uwarunkowaniach, to jest akurat najlepsze podejście. To ze znakiem zapytania na końcu.
No tak, bo możemy mówić rzeczywiście albo o braku strategii, albo po prostu o elastyczności firm, tak, które będą się próbowały błyskawicznie dostosować do warunków. Czy pan profesor Paprocki i pan doktor Sosnowski w tym wątku, w wątku strategii bądź jej braku firm chcieliby zabrać głos, czy jedziemy dalej? Jeśli nie można, słyszę, to... No bardzo proszę, panie profesorze, i później pan doktor Sosnowski. Bardzo proszę, panie profesorze. Jeśli można, to odniosę się na chwilę do gałęzi transportu, której prawie w Polsce nie ma, czyli żeglugi śródlądowej. Otóż wszyscy, jak idziemy nad rzekę, to widzimy, że woda płynie, raz się poziom wody obniża, raz podnosi, czasami lód się pojawia na tej rzece i wszyscy myślimy, że to zawsze tak będzie i damy sobie radę. Ale mam wrażenie, że zapominamy, istnieje coś takiego jak starorzecze, że położona rzeka płynęła i zmieniło koryto. Otóż w transporcie drogowym, a przecież kurierka jest oparta na transporcie drogowym, przy czym to, co się zmieniło, to, że mamy trochę mniej motoryzacji, trochę więcej elektryczności i nawet rowery, czyli siłę fizyczną kuriera. Ale generalnie ta branża jest oparta na transporcie drogowym. Otóż transport drogowy cały stoi w przededniu stwierdzenia, że jeździ po starorzeczu, że tam w ogóle wody nie ma. A tym problemem strategicznym jest kwestia, co zrobimy z innym użytkowaniem energii. Otóż cały ten okres pandemii wcale nie zgasił tematu, tylko wręcz go uwypuklił, że musimy dokonać transformacji energetyczno-klimatycznej. I wszyscy patrzą bezradnie, że w transporcie się nie da nic zrobić, bo nie ma żadnego istotnego, praktycznego pomysłu na zmiany w najbliższym czasie w transporcie drogowym. Otóż bez strategii rzeczywiście będziemy musieli wywiesić białą flagę, nic się nie da zmienić. Natomiast tak jak pan przewodniczący Marek Tarczyński powiedział, przy rozproszeniu branży operatorów, tych, którzy wykonują przewozy, czyli kurierów, nie operatorów logistycznych, którzy organizują te procesy, tylko przy rozproszeniu tych przedsiębiorstw wykonujących usługę ostatniej mili, to zrealizowanie jakiejkolwiek strategii jest niezwykle trudne. To wykracza poza możliwości w ogóle, poza potencjał tej kadry. I z tego powodu uważam, że powinniśmy rozpocząć pilnie w Polsce, podobnie jak w innych krajach, dyskusję, czy cokolwiek można zrobić pożytecznego w tym zakresie, aby dostosować transport drogowy do nowych wymogów. Jeżeli zaniechamy tej dyskusji, to może się okazać, że napotkamy na bariery takie administracyjne jak lockdown. Bo co jest tym niebezpieczeństwem, tą burzą z piorunami, która może nadejść? Zachowanie się sektora finansowego, który wycofa się z finansowania samochodów z silnikami spalającymi paliwa, które do tej pory używamy powszechnie. I to może nadejść szybciej, niż wszyscy się spodziewamy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To jest niesłychanie ważny głos i ja w zagadnieniach, które chciałbym poruszyć podczas naszej dyskusji, no wyzwania ekologiczne, wyzwania środowiskowe, a w związku z tym po prostu technologiczne stojące przed branżą, mam tutaj zapisane i do tego wątku no chciałbym, żebyśmy wrócili i potraktowali go szeroko za chwilę, natomiast jeszcze w tej chwili porozmawiajmy o kwestii dotyczącej strategii bądź jej braku w branży. Bardzo proszę, pan doktor Sosnowski. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym przede wszystkim się zgodzić z panią profesor, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą planowania strategicznego. Planowanie strategiczne siłą rzeczy zakłada
horyzont wieloletni, czyli co najmniej kilkuletni. W tym momencie my oraz przedstawiciele przedsiębiorstw sektora KEP nie wiemy, co się stanie w przyszłym tygodniu, zarówno jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne, jak i kwestie administracyjne, o których wspomniał pan profesor, czyli że na przykład nie spotka nas kolejne zamknięcie gospodarki, więc w tym przypadku jak najbardziej planowanie strategiczne jest bardzo utrudnione. Natomiast zgadzam się również z panem profesorem, że to, co się dzieje teraz, to w żaden sposób nie zmieniło pewnych kwestii związanych z planami długoterminowymi, między innymi konieczności transformacji energetycznej w transporcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim przejdziemy do kwestii transformacji ekologicznej, chciałbym dopytać o tę kwestię, która tutaj padła przed chwilą, przede wszystkim z ust pana Marka Tarczyńskiego, to znaczy no jednak tej ogólnej niepewności dotyczącej łańcuchów dostaw, prawda? Bo to mogą być najróżniejsze rzeczy, oczywiście przede wszystkim lockdown, zamknięcie granic, ale ostatnie miesiące pokazały, jak w ogóle te łańcuchy dostaw są w pewnym sensie kruche, no i to, co się wydarzyło w kanale sueskim, no tylko to potwierdza. No, świat został zablokowany przez powodu jednego, no co prawda olbrzymiego, ale pojedynczego statku. Na ile pana zdaniem, tutaj zwracam się do pana przewodniczącego Tarczyńskiego, firmy zdają sobie sprawę, jakoś w ogóle są przygotowane na to, że te łańcuchy mogą być no właśnie takie kruche, przerwane, czy w ogóle jakoś się do tego przygotowują? Jeszcze dodałbym jedną rzecz. Mówi się o skróceniu łańcuchów dostaw, no jakoś też wręcz marzymy o tym w Polsce, żeby Polska stała się takim no i znaczącym producentem wielu dóbr, które nie były wytwarzane na przykład w Europie dotychczas, no i w związku z tym takim dużym zapleczem logistycznym. Czy pana zdaniem są w ogóle na to szanse? Pierwszym ciosem, który uderzył w branżę funkcjonującą, co tu dużo mówić, od dobrych 20 lat bardzo sprawnie, była pandemia, która rozpoczęła się w Chinach, gdzie doszło do załamania dostaw wielu różnego rodzaju komponentów w branży medycznej, elektronicznej i innych, od których Europa i Stany Zjednoczone są uzależnione. Drugim takim etapem był sam lockdown w Stanach Zjednoczonych i u nas, który doprowadził do kompletnego rozregulowania systemu transportowego, szczególnie jeśli chodzi o fracht lotniczy i o fracht morski. Stawki poszły bardzo do góry, 3-4-krotnie, podnosząc koszty obsługi dostawy towarów. Rejsy są odwoływane, punktualność i wszystkie inne wskaźniki jakościowe uległy w ciągu ostatniego roku znacznemu pogorszeniu. A więc ten drugi etap jeszcze silniej według mnie może wpłynąć na skłonność do tak zwanego skrócenia łańcuchów dostaw, czyli przeniesienia produkcji bliżej, że tak się wyrażę, nas w jakimś sensie wprowadzając korektę do tego globalnego systemu, który powszechnie nazywa się globalną wioską. Więc żyjemy w systemie, gdzie i załadowcy, i spedytorzy, i operatorzy logistyczni zdają sobie sprawę z przełomowego, że tak powiem, dla tego systemu momentu, a to wydarzenie związane z Evergreenem było swojego rodzaju, że tak się wyrażę, skumulowaniem, takim unaocznieniem tego, czego może opinia publiczna nie do końca widziała, a co już od dobrych miesięcy w tym rozregulowanym systemie transportowym niestety ma miejsce. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Skończmy może ten wątek, chyba że ktoś z państwa jeszcze ma coś do dodania w tym wątku, ale nie widzę. No i skupmy... Dobrze. Pani profesor, bardzo proszę i pan profesor... Postaram się krótko, bo to niestety jak ludzie nauki zaczynają mówić, to długo mówię. Bez przesady. Postaram się.
Chciałam powiedzieć, że podobnie jak w przypadku rozwoju e-commerce, tak samo tutaj, jeśli chodzi o tę tendencję do skracania łańcuchów dostaw, pandemia w moim odczuciu jest akceleratorem. Dlatego, że przed pandemią były takie zamierzenia ze strony i krajów europejskich, i Stanów Zjednoczonych, żeby starać się przywrócić produkcję do tych krajów, z których ona wyszła, została po prostu wyprowadzona na zewnątrz. I pandemia spowodowała, że myślenie w tym kierunku, w moim odczuciu, ono stało się takie bardziej obecne, jeszcze bardziej obecne. Oczywiście nie można założyć, że globalizacja cofnie się i w ogóle jej nie będzie, bo w niektórych przypadkach to jest po prostu niemożliwe, prawda? Natomiast w moim odczuciu jednak zmieni się sytuacja, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, i w miarę możliwości one jednak będą skracane i będzie powrót produkcji w pewnym oczywiście zakresie, nie w 100%, do krajów czy to europejskich, czy właśnie do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję pani profesor. I pan profesor Paprocki, bardzo proszę. Ja chciałbym się odnieść do tego, o czym mówił pan przewodniczący. Otóż nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzicie, ale w transporcie towarów mieliśmy w ostatnich dwóch dekadach nienaturalnie niskie stawki frachtowe i te stawki w ostatnim roku drastycznie się podniosły, zarówno w transporcie globalnym, czyli transporcie morskim i lotniczym, o czym mówił pan przewodniczący, jak i ze względu na te nieregularności również w transporcie drogowym, i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. I to nie są podwyżki o 2%, tylko to są podwyżki 20-30%. I boję się, tak to nazwijmy emocjonalnie, że wielu operatorów w branży TSL zostanie oślepionych poprawą warunków funkcjonowania, bo będą miały nienaturalnie wysokie marże. Zanim dojdzie do tego etapu, kiedy w poszczególnych segmentach rynku nastąpi spadek popytu i w związku z tym zacznie się ostra walka cenowa. Myśmy już podjęli ten wątek, że czeka nas okres zwiększonej konkurencji, i dobrze wiemy, że konkurencja zawsze się kończy zniżaniem stawek i pogarszaniem sytuacji przedsiębiorstw, które mają wysokie koszty i nie potrafią sobie z nimi dać rady. Więc chciałem zasygnalizować, że wobec tych wszystkich wyzwań strategicznych i strukturalnych będziemy również mieli zagrożenie krótkookresowe związane z tym, że w tej chwili mamy nienaturalnie wysoką rentowność w transporcie rzeczy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo ciekawa uwaga. Czy ktoś z państwa jeszcze w kwestii stawek chciałby zabrać głos? Czy uznajemy ten wątek za omówiony? Nie widzę. To może wróćmy do kwestii, o której już zaczął mówić, zresztą również pan profesor Paprocki zaczął mówić o transformacji, tak, i to jest też kwestia oczywiście związana z kosztami, tak, kosztami funkcjonowania branży. Wydaje się, że jednym z najpoważniejszych wyzwań dla branży, nawet w sytuacji takiej, bardzo optymistycznej, że ta nowa normalność będzie przypominała w dużej mierze tę starą normalność, czyli no jakoś wrócimy do funkcjonowania sprzed pandemii ze wszystkimi plusami i jednak minusami tego funkcjonowania. No właśnie, ale tutaj przed branżą no, będzie stało bardzo poważne wyzwanie związane z klimatem, środowiskiem, ekologią, no i po prostu transformacją energetyczną, którą będzie przechodziła znacząca część świata. Wydaje mi się, że te parametry mają kilka wymiarów. Po pierwsze, to jest wymiar taki makro, po prostu świat przestawia się na coś innego.
Po drugie, idą za tym różnego rodzaju regulacje. W związku z tym, nawet jeżeli branża nie będzie chciała się przestawić, no to będzie musiała się dostosować do regulacji. No i po trzecie, jednak pojawia się coś, czego bym nie lekceważył, to znaczy świadomość społeczna. Bo można sobie wyobrazić, że jednak nawet odbiorcy, nawet konsumenci, po prostu ludzie mogą zauważyć, że mamy setki tysięcy kurierów i takie głosy już się pojawiają w Polsce, no, którzy no, nieustannie krążą po miastach i nie po miastach. No, środowisko jakoś jednak zanieczyszczają. No, pewną plagą, zwłaszcza w miastach, są właśnie kwestie, nie wiem, chociażby parkowania kurierów, rozjeżdżania całej możliwej infrastruktury przez te samochody i tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzą dziesiątki tirów, setki tirów na drogach, na autostradach. No, to się może również zrobić problem z punktu widzenia świadomości społecznej. Czy to będzie również, jak sygnalizował pan profesor Paprocki, no, potężnym wyzwaniem dla branży, wyzwaniem, które się będzie opierało o kwestię no, wręcz jakiejś bariery rozwojowej? Bardzo proszę, pan doktor Sosnowski, jak to będzie wyglądało? Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, zwróciłbym przede wszystkim uwagę, że być może to nie będzie problemem, to już jest problemem i to jest widoczne coraz bardziej. Oczywiście ta perspektywa została w pewnym stopniu zakłócona przez obecnie panujące warunki pandemiczne, natomiast transformacja transportu w kierunku alternatywnych źródeł energii już się rozpoczęła jakiś czas temu, natomiast z wielu przyczyn ona idzie powoli. Jeżeli chodzi o czynniki, które mają na nią wpływ, no to jest to między innymi chociażby polityka Unii Europejskiej, która jest oczywiście czynnikiem przyspieszającym. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki, które powodują problemy, jeżeli chodzi o tą transformację, to jest to między innymi infrastruktura. Jeżeli mówimy o paliwach alternatywnych, no to możemy tu mieć na myśli między innymi prąd, ogniwa wodorowe, czy panele słoneczne nawet, czy to jest nieco sporny element tej dyskusji, gaz, ze względu na różne kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie tych paliw alternatywnych, problemy są z infrastrukturą. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli rozmawiamy o środkach transportu, to chodzi nam między innymi również o transport, o którym powiedział pan profesor, czyli transport ostatniej mili, czyli nie tylko po głównych ścieżkach komunikacyjnych, ale również po drogach, przy których najnormalniej w świecie nie istnieje infrastruktura punktowa umożliwiająca uzupełnienie energii, czy jeżeli chodzi o akumulatory, czy jeżeli chodzi o ogniwo wodorowe. I to jest w mojej ocenie jeden z głównych problemów. To się oczywiście zmienia, natomiast te zmiany są powolne i w ostatnim roku zostały jeszcze bardziej spowolnione ze względu na pandemię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Tarczyński. No jest tak, że jak pan wskazał, branża chociażby przewoźników drogowych no jest w Polsce bardzo rozdrobniona. Czy kolejną barierą, jeżeli chodzi o kwestię tej transformacji, o której mówimy, nie jest to, że po prostu firm nie będzie stać na ten sprzęt nowej generacji, sprzęt wykorzystujący paliwa alternatywne do tego, no żeby... To jest pogląd, pana pogląd na tę sprawę. Zapewne stopień rozdrobnienia, o którym była mowa, brak odpowiednich środków będzie stanowił dla wielu firm barierę. Myślę tutaj i o informatyzacji czy cyfryzacji, czy też o sięgnięciu po nowe środki produkcji, nowe samochody, czy nowe rozwiązania telematyczne, czy też inne, które mogą pojawić się na rynku. Ewidentnie będziemy mieli tutaj do czynienia z tego typu barierą. Niemniej wracając do samego wstępu pana redaktora, warto zwrócić uwagę, że branża w pewnym sensie uwzględnia ten odbiór społeczny, czego przykładem jest rozwój paczkomatów, które w pewnym sensie ograniczają ten taki bardzo zagęszczony ruch kurierski.
zapotrzebowanie na usługi kurierskie, natomiast ze strony firm, które kiedyś były głównym zleceniodawcą dla tej branży, wydaje mi się, że będzie spadał w związku z masowym wprowadzeniem elektronicznych form dokumentacji. Nie trzeba będzie już transportować listów z fakturami handlowymi, konosamentami, różnego rodzaju innymi dokumentami, które dzisiaj są wypierane przez dokumentację elektroniczną. Zmieniło się podejście administracji. Coraz rzadziej trzeba przedkładać w sanepidzie, kwarantannie roślin czy innych służbach, nie wspominając o służbie celnej, oryginalnych dokumentów. A więc ten ruch ludzki, który związany był z przemieszczaniem różnego rodzaju dokumentacji, osłabnie. Wydaje mi się, że głównym klientem dla tej branży, o której dzisiaj mówimy, będą prywatni odbiorcy. Tutaj pewne zmiany w sposobie zaopatrzenia tego, co nazywamy powszechnie tą ostatnią milą, będzie miało znaczenie. Zdaję sobie z tego sprawę również branża transportowa. Posłużę się tutaj takim przykładem, mianowicie od dobrych kilku lat wprowadzone są takie duże pojazdy o zwiększonej ładowności, nazwijmy je pociągami drogowymi, które się generalnie źle kojarzą. W związku z tym koledzy z IRU wymyślili nową nazwę dla tego typu pojazdów, ekopojazd, wychodząc, że tak się wyrażę, marketingowo naprzeciw do dzisiejszemu postrzeganiu przyszłych trendów rozwojowych. Ten problem odbioru społecznego jest widoczny również w rozwoju branży morskiej. Istnieje bardzo silny opór społeczności lokalnych przeciwko budowie terminali kontenerowych w Świnoujściu, w Gdyni, czy też rozbudowie głębokowodnego terminala kontenerowego w Gdańsku, gdzie przede wszystkim podnosi się argumenty o charakterze ekologicznym. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani profesor Laskowska-Rutkowska, pani profesor, czy mógłbym również poprosić o rozwinięcie tego wątku, czyli wyzwania klimatyczno-środowiskowo-ekologiczne jako właśnie wyzwanie, jedno z najpoważniejszych wyzwań dla branży? Z ogromną chęcią się wypowiem, bo to jest temat, który mnie bardzo interesuje. I ja pozwolę sobie spojrzeć na to zagadnienie z innej perspektywy. Otóż jest jeszcze taki sektor business to business, bo my mówimy głównie tutaj o do tej pory business to consumer, tak? Czyli dostawy do finalnego klienta indywidualnego. Podczas gdy ten sektor business to business również jest takim niezwykle istotnym. I tutaj sytuację mamy inną. Porozumienie paryskie z 2015 roku, w wyniku którego bodajże 190 zgodziło się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ono narzuca na wszystkie kraje, również na kraje Unii Europejskiej, określone standardy zachowań. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to przecież do roku 2030 emisje gazów cieplarnianych mają być mniejsze w Unii Europejskiej o 55% w porównaniu z tymi emisjami z roku 1990. Perspektywa w związku z tym nieodległa, no bo cóż nam zostało, 9 lat, prawda, do realizacji. Raportowanie pozafinansowe firm jest coraz istotniejszym elementem, nie tylko wizerunkowym, ale też jest to kwestia pozyskania środków od inwestorów, prawda? Patrzy się również na ten aspekt pozafinansowy działalności firm obecnie. I teraz, co to oznacza dla branży, o której my dziś mówimy? No to oznacza, że firmy, którym zależy na tym, żeby zachowywać się odpowiedzialnie względem klimatu, żeby realizować te narzucone standardy, one będą szukały również firm, które realizują dostawy, które są no, również zainteresowane ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Jest taki standard kalkulacji gazów cieplarnianych, on się nazywa GHG, znaczy no, to jest to samo po angielsku. I w ramach tego standardu są takie trzy zakresy.
Pierwszy związany z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery przez aktywność danej firmy bezpośrednio, czyli zakłady produkcyjne chociażby, czy samochody danej firmy. Drugi zakres to są kwestie emisji związane z tym, co firma kupuje. Zakres trzeci to są kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, które wynikają z działalności, która no nie należy do tej firmy, ale jest związana z jej funkcjonowaniem, czyli chociażby transport, prawda, operacje transportowe. I jeśli dana firma w tym raporcie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery musi uwzględnić, a musi, również operacje transportowe, które są związane z jej zaopatrzeniem lub dystrybucją jej produktów, to będzie również szukała i dobierała sobie do współpracy takich operatorów logistycznych czy takie firmy kurierskie, które również naprzeciw tym standardom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wychodzą. Także w moim odczuciu to jest naprawdę ostatni moment, ostatni dzwonek, żeby osoby odpowiedzialne za rozwój firmy kurierskich, transportowych, logistycznych tworzyły strategię dostosowania się właśnie do tych oczekiwań związanych z ekologią, ze środowiskiem, dlatego że za moment to może być po prostu za późno. I teraz, tak jak sobie rozmawialiśmy, ponieważ mamy taki czas rozkwitu branży, to myślący strategicznie zarządzający firmami powinni zdawać sobie sprawę, że te środki, które teraz mogą być wygenerowane, te przychody, że one powinny być zabezpieczone na poczet inwestycji w rozwiązania takie właśnie proekologiczne, prośrodowiskowe, wymianę floty. Ja zgadzam się z panem doktorem, że tutaj barierą w Polsce jest dostęp do takich miejsc, gdzie można doładować, znaczy elektrycznie można doładować pojazdy, no ale są też pojazdy hybrydowe, z których można korzystać. Także ja to widzę w ten sposób. Bardzo istotny temat, bardzo duże wyzwanie, no taki dodatkowy czynnik, który powoduje, że uwarunkowania w tej branży są no, takie turbulentne, trudne, bardzo, no ale trzeba się za to brać jak najprędzej. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Paprockiego. Pan zwrócił uwagę na bardzo istotny wątek dotyczący tego procesu, czyli kwestia finansowania, tak? Że instytucje finansowe coraz mniej chętnie współpracują z firmami, no, które no, uchodzą, że tak powiem, za nieczyste, tak? To znaczy z mało ekologiczne, niekoniecznie mieszczące się w nowoczesnych standardach środowiskowych. Miałbym prośbę o rozwinięcie tego wątku. Na ile pan uważa to za realne, bo wydawałoby się, że to jest jednak dosyć no, daleka przyszłość, żeby instytucje finansowe właśnie rezygnowały ze współpracy z tego rodzaju firmami. Ja rozumiem, elektrownie, czy też firmy produkujące prąd z węgla, wykorzystujące węgiel. No tak, tak, tutaj jest taki dosyć ostry kurs, ale w branży KEP, w logistyce również? Panie redaktorze, podnosi pan podstawową kwestię. Mianowicie, jeśli spojrzymy na zużycie wtórnych nośników energii w całej gospodarce, to mamy trzy podstawowe sektory. Pierwszy, który wytwarza energię elektryczną, drugi to jest gospodarka komunalna, a trzeci to jest szeroko rozumiany transport. To są trzy obszary, w których mamy podstawowe potrzeby energetyczne. Zwracam uwagę, że przemysł, za wyjątkiem przemysłu stalowego i cementowego, korzysta z energii elektrycznej. W związku z tym tam będzie czysta energia, jeśli będą czyste technologie jej wytwarzania. Natomiast w transporcie mamy sytuację bezradności. Dlaczego taka bezradność występuje?
Otóż w transporcie, w przeciwieństwie do energetyki i do gospodarki komunalnej, nie widać owoców nisko zawieszonych na drzewie. Bo my mamy już technologię do wytwarzania czystej energii elektrycznej i możemy je skalować, czyli na dużą skalę realizować. Mamy w gospodarce komunalnej klarowne wyobrażenie, jak zorganizować system ogrzewania, żeby mieć mniejsze zużycie energii i czystej energii. Natomiast w transporcie mamy marzenia. Z czego to wynika? Wynika to z bardzo prostej rzeczy, że dla benzyny, którą używamy w motoryzacji indywidualnej, ale nie używamy w branży zawodowej, oraz dla oleju napędowego, który jest podstawowym paliwem, nie widzimy specjalnie alternatywy. Taką alternatywą przejściową co najmniej mógłby być gaz i dzisiaj są promowane tego rodzaju rozwiązania, żeby kupować tabor zasilany gazem. Pomijam, że robimy to jako samorządy terytorialne, kupując takie autobusy lub nawet elektryczne autobusy, ale musimy pamiętać, że sposób patrzenia przez samorząd terytorialny jest taki: jak mam pieniądze, to wydam, jak nie mam pieniędzy, to nie wydam i nie wnikam w rentowność inwestycji. Natomiast w całej branży logistycznej wszystko musi dawać równowagę finansową tu i teraz. I teraz, co możemy zrobić? W ostatniej mili rzeczywiście, tak jak w motoryzacji indywidualnej, to jest kwestia 2-3 lat, żeby mieć sporo samochodów elektrycznych. Pomijam, na ile w Polsce będzie czysta energia elektryczna, która zasila te baterie, ale jest to w samym transporcie rozwiązanie proklimatyczne. Natomiast samochody gazowe, wynika z dotychczasowych doświadczeń, byłyby rentowne, gdybyśmy im zapewnili 2 razy więcej pracy w dobie, niż w tej chwili one wykonują. I tu mamy bardzo poważny kłopot po stronie klientów oraz samych przewoźników, żeby móc jeździć z wymienianymi kierowcami. To się nie chce przyjąć z różnych powodów. W dobie cyfryzacji można to osiągnąć, ale to nie jest owoc nisko wiszący. I dlatego też moje osobiste nastawienie jest następujące. Jeżeli pozostaniemy przy koncepcji, o której mówiła pani profesor, że zaletą naszych operatorów jest działanie adaptacyjne ad hoc, a ono jest skuteczne dzisiaj, to nie ma ścieżki sięgnięcia po owoce wyżej wiszące, bo to wymaga długotrwałego wdrażania nowych systemów. Natomiast jeżeli chcemy zrobić rozwiązania systemowe, to niestety wszystko to, co do tej pory robiła Unia Europejska od 30 lat, ogłaszając białe księgi, mówiąc, że promuje kolej i różne takie ciekawe pomysły, to wszystkie te pomysły przyniosły prawie zerowy efekt realizacji. Taka jest brutalna prawda. Jeżeli w listopadzie ogłoszono nową strategię mobilności, gdzie jest napisane w Unii Europejskiej, że będziemy wozili 2 razy więcej ładunków koleją, a przy okazji wycofamy całkowicie węgiel z przewozów, tak? To przepraszam, czego będziemy wozili więcej? Jogurtów? No przecież to się wszystko nie daje spiąć, bo to są pomysły urzędniczo-społeczne, a nie biznesowe. I teraz to, co zostało przed chwilą powiedziane o zachowaniu sektora finansowego, jest rozstrzygające. Otóż jak długo politycy i urzędnicy się za coś zabierają w biznesie, to jest skazane na PR. Natomiast jak się zabierają za to menadżerowie sektora finansowego, to doświadczenie pokazuje, nie ma zmiłuj się. Pieniądz rządzi światem. I w związku z tym tu jest perspektywa, ale nie żadnych zmian w ciągu 3 lat. 30 rok dla wielu jest na przykład w transporcie drogowym bajką o dalekim horyzoncie, bo leasingi są na 3 lata. To ja zdążę 3 razy zrobić inwestycje brzydkie, brudne i jeszcze na tym zarobić,
bo to mnie nie dotyczy, jeżeli coś ma być osiągnięte w 2030 roku. Ale tu jest jedna pocieszająca wiadomość. Otóż sektor finansowy nie bierze się za porządkowanie sektora transportowego, tylko pyta się, tak o czym mówiła pani profesor przed chwilą. Przemysłu się pyta, a co wy zmieniacie, żeby w transporcie, z którego korzystacie, była mniejsza emisja? I to jest podstawowe pytanie. Musi się zmienić zachowanie użytkowników transportu, a nie samego transportu. Transport się dostosuje. Mówię o transporcie drogowym. Jeżeli będzie tak, że w przetargu będzie kryterium na przykład zmniejszenia, ja nie mówię wyrugowania, wyeliminowania, tylko zmniejszenia emisji, to każdy efekt o 5% będzie cenny, nawet o 3%. Nie żądajmy efektów 100%, ale każde 3% będzie na wagę złota. I te 3% można uzyskiwać niezwykle wytężoną pracą ponad interesami partykularnymi. I to jest rozstrzygająca sprawa. Czy w gospodarce światowej, w gospodarce europejskiej, gospodarka polska tutaj się po prostu dostosuje do otoczenia. Będzie determinacja, żeby to zrobić, czy nie? Ja uważam, że są szanse, że to nastąpi, ale to są tylko szanse. Na razie jeszcze takiej determinacji nie widzę, a częściowo wynika to z faktu, że sektor finansowy nie posiada kompetencji, żeby mieć gotowe rozwiązania, bo ich nie ma, bo ich autentycznie nie ma. I teraz, korzystając, że dzisiaj tu jesteśmy i o tym rozmawiamy, właśnie potrzebny jest sygnał, że słuchajcie, bez współpracy ponadsektorowej tych osiągnięć w transporcie się nie da osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan doktor Sosnowski, panie doktorze, a jak pana zdaniem to będzie? Kto wymusi te zmiany? Kto będzie katalizatorem tych zmian? Przepisy, regulacje, czy samo podejście, nazwijmy to, operatorów w transporcie, czy tak jak wskazał pan profesor i pani profesor, po prostu szeroko pojęci użytkownicy? Przede wszystkim ja bym jeszcze raz zwrócił uwagę na to, że mówimy ciągle o przyszłych zmianach, a te zmiany zachodzą już teraz. Natomiast jak najbardziej się zgadzam z panem profesorem i wręcz chciałbym, kontynuując jego wypowiedź, zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o oddziaływanie na sektor transportowy, to przepisy prawne są jednym z możliwych czynników. Innym czynnikiem jest ocena dostawców, czyli to, w jaki sposób oceniają współpracę z innymi przedsiębiorstwami, na przykład producenci, między innymi producenci samochodów ciężarowych, ale również osobowych. Jeżeli chodzi o sektor transportowy, jest to istotne między innymi ze względu na istnienie właśnie sektorowej inicjatywy na skalę światową, która się nazywa Drive Sustainability, której między innymi jednym z celów jest ujednolicenie oceny dostawców pod względem między innymi środowiskowym w celu właśnie z ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko przez użytkowników samochodów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, ponieważ do tej inicjatywy nie należą wyłącznie producenci samochodów osobowych, ale również tacy producenci jak Scania czy MAN, którzy przede wszystkim produkują samochody ciężarowe, a więc dotyczące sektora, o którym rozmawiamy. I oczywiście zgadzam się, że to nie bierze się z dobrej woli kierownictwa przedsiębiorstw, które w pewnym momencie stwierdziły, że będziemy dobrzy dla środowiska i proekologiczni. Natomiast jak najbardziej z jednej strony bierze się z tego, jakie mamy aktualnie wymagania prawne, czyli narzucone odgórnie, oraz do ustalenia, w jakim stopniu wymagania odbiorców końcowych, czyli konsumentów, dla których również kwestie środowiskowe mają coraz większe znaczenie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego wątku, już pewnie ostatniego wątku naszej dyskusji, żebyśmy przeszli płynnie, to znaczy
w branży postępuje cyfryzacja, automatyzacja. Może to też w jakimś zakresie byłaby odpowiedź na tego rodzaju wyzwania, o których mówimy. Czy to jest realne, czy to jest po prostu pieśń przyszłości, pan przewodniczący Tarczyński? Czy to, że nie wiem, przesyłki, czy nawet większe porcje towarów będą nam dostarczały ekologiczne automaty, to jest po prostu mrzonka w tej chwili, czy się o tym w branży poważnie myśli? No, myślę, że jesteśmy ciężkie tutaj... Westchnienie. Jest to na pewno pieśń przyszłości, ale tak jak zauważyli tutaj przedmówcy, chociaż bardzo się cieszę, że pani profesor w pewnym momencie doceniła jednak kwestię planowania strategicznego, to w przypadku tego rozdrobnionego bardzo rynku mamy do czynienia z myśleniem w perspektywie kilkuletniej. Tego właśnie leasingu samochodu, który trzeba spłacić, zamknąć ten cykl, a więc należy bardziej doszukiwać się czynników zewnętrznych, które doprowadzą do zmian w transporcie jako takim, aniżeli samej inicjatywy transportu jako takiego. Najlepszym przykładem jeszcze sprzed okresu pandemicznego jest rozwój intermodalu w Polsce, gdzie sporą część przewozów, kontenerów, sportów przejęła kolej, przejął transport intermodalny z transportu samochodowego. Z całym szacunkiem dla moich kolegów z branży intermodalnej powiem, że to nie jest tak do końca źródło ich sukcesu i tego, że jest to tak doskonała gałąź transportu. Po prostu duże, międzynarodowe, zagraniczne centrale mające swoje fabryki w Polsce, zajmujące się produkcją AGD, mebli czy też motoryzacją, wizerunkowo podjęły decyzję rozwoju zielonej produkcji, że tak to nazwijmy. A więc wymusiły na swoich kontrahentach zmianę sposobu dostawy. W pewnym momencie do wielkiej fabryki produkującej AGD, największej w Polsce, nie można już było po prostu przetransportować kontenera samochodem, ponieważ właściciel tej fabryki powiedział, że od stycznia tego roku jeździmy tylko intermodalnie. A więc te zmiany, które dotąd miały u nas miejsce w Polsce, wymuszone były z zewnątrz, generalnie przez duże międzynarodowe koncerny, do których zarówno transport, jak i pozostali mniejsi gracze na rynku zawodowców po prostu starają się dostosować. Niewykluczone, że polityka państwa, jeśli chodzi o akcyzę i tak dalej, ceny paliw, czy też inne działania związane na przykład z kosztami leasingu, tutaj jest mowa o sektorze bankowym, czyli działania pośrednie, wymuszą na branży różnego rodzaju działania o charakterze dostosowawczym. Będzie nimi na pewno też ta presja społeczna, o której żeśmy mówili, ta niechęć do transportu samochodowego, która jest ewidentnie widoczna, choć prawdę mówiąc trudno sobie wyobrazić naszą gospodarkę bez tego transportu, bo to jest jedna z nielicznych branż, która w czasie pandemii nie przeszła na pracę zdalną. Cała branża transportu i logistyki pracuje w realu. Jedynie część służb administracyjnych w ten sposób. Wszyscy kierowcy pracują nie na zasadzie teleportacji czy zdalnej, ale fizycznej obsługi. To samo dotyczy magazynów. Ta w pewnym sensie dosyć zachowawcza branża w pewnym sensie utrzymała tą naszą gospodarkę i system zaopatrzenia i dystrybucji w płynnym, że tak powiem, funkcjonowaniu. Jej to zawdzięczamy przecież to, że sklepy są pełne, że nie mamy problemu z produkcją, z dystrybucją i tak dalej. Więc to są dosyć trudne problemy. Należy przy czym pamiętać, że wprowadzenie tych wszystkich zmian proekologicznych jest bardzo kosztowne. Pan profesor wspomniał o tym, że przez lata koszt transportu był relatywnie niski.
rzeczywiście niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że transport jeszcze przed COVID-em kontenera z Szanghaju był tańszy niż transport ciężarówką tego samego ładunku z Paryża do Warszawy. To było koło zamachowe globalizacji. Prostota, pewność, przewidywalność i bardzo niskie koszty transportu. Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych, które są konieczne, a musimy sobie z tego zdawać sprawę, ostatecznie zostaną przerzucone na konsumenta, co będzie miało istotny wpływ i o tym koszcie też wprost trzeba mówić, dbając o ekologię i o środowisko, że będziemy musieli ten koszt ponieść, zdając sobie sprawę z, co tu dużo mówić, no, licznych ograniczeń zdolności konsumpcyjnej, które za tym pójdą, bo skrócenie łańcucha dostaw przecież oznacza też niejednokrotnie podniesienie kosztu tego, co można powiedzieć za tak niewielką cenę mogliśmy kupić, a co było produkowane na Dalekim Wschodzie, czy też w jakimś innym regionie świata. Tutaj idąc w tym kierunku, który jest nieunikniony, musimy zdać sobie z innych kosztów, które będziemy musieli ponieść, wdrażając ten, że tak powiem, ekologiczny, cyfrowy, czy też inny program. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pani profesor Laskowska-Rutkowska, pani profesor, a jak z pani perspektywy będzie wyglądało to, że tak powiem, wymuszanie przez na przykład dużych międzynarodowych graczy zmian w branży? Mówiliśmy o zmianach dotyczących kwestii środowiskowych, kwestii związanych z ochroną klimatu, ale no pewną cechą polskiej gospodarki jest to, że właśnie ci duzi, bardzo często międzynarodowi, chociaż w Polsce też się zdarzają, gracze powodują te zmiany w znacznie mniejszych polskich firmach, związane z kwestiami właśnie dotyczącymi standardów cyfryzacyjnych, czy kwestii automatyzacji. Czy może to pani zdaniem dotyczyć również branży transportowej, szeroko pojętej? Myślę, że musi nawet, nie tylko może. Tutaj faktycznie bardzo ważne jest to rozróżnienie. Mamy dużych graczy i graczy małych i to są takie dwa różne światy, bo te duże firmy o zasięgu globalnym niejednokrotnie, one już w tej chwili mają w swoim pakiecie dużo rozwiązań cyfrowych i nie mówię tutaj o obiegu cyfrowym dokumentów, których my już mamy w Polsce, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, prawda? Ale ci duzi gracze, oni mają, no, implementują na coraz większą skalę sztuczną inteligencję, która jest bardzo pomocna no, w rozwiązywaniu wielu, wielu problemów, bo po prostu algorytmy szybciej niż człowiek zbierają różnorodne informacje i przetwarzają je na propozycje rozwiązań. I taką ciekawą technologią cyfrową to jest cyfrowy bliźniak, czyli taka kopia cyfrowa obiektu istniejącego w realnym świecie. DHL ma takiego cyfrowego bliźniaka, to chodzi o centrum dystrybucyjne zlokalizowane w Azji, gdzie można, zanim się podejmie, przeprowadzi pewne rozwiązania, realnie no, na tej wersji cyfrowej przetestować sobie je, prawda? To też jeden z przykładów cyfrowych rozwiązań. Mamy internet rzeczy rozpowszechniony i tutaj też w przypadku branży kurierskiej to jest bardzo istotne, no bo to daje nam możliwość śledzenia przesyłek, monitoringu tego, co się z nim dzieje. Dzięki internetowi rzeczy można optymalizować trasy transportowe. To, o czym pan redaktor też wspominał, zatłoczone miasta, prawda? Kurierzy, którzy przyczyniają się do tego zatłoczenia. No jeśli mamy takie rozwiązania, które pozwalają nam zarządzać ruchem, szczególnie w miastach, w sposób taki inteligentny, zrównoważony, to, no, to się będzie przekładało korzystnie na to, co się w tych miastach dzieje. I jest też, chciałam o tym powiedzieć, choć to tak brzmi bardzo futurologicznie może, jest taki projekt, który już na początku, no, w 2006 roku po raz pierwszy pojawiło się to pojęcie fizycznego internetu i wtedy zaczęto przedstawiać propozycje zmiany systemu
transportowego również, które obecnie mamy. Ja myślę, że ta koncepcja tak zbiera w pewnej mierze to, o czym mówimy, bo to jest proekologiczne i związane z cyfryzacją. Mianowicie chodzi o stworzenie takiej sieci wspólnego użytkowania zarówno rozwiązań transportowych, jak i magazynowych, czyli stworzenie sieci wystandaryzowanych centrów dystrybucyjnych, dostęp, wspólny dostęp wielu firm do rozwiązań transportowych po to, żeby zoptymalizować przepływ towarów, ładunków, prawda? Żeby nie było wożenia towaru na pusto, żeby nie było zatłoczenia miast. I co ciekawe, są pilotażowe projekty prowadzone w różnych częściach świata, również w Unii Europejskiej. Firma Carrefour w tym projekcie brała udział, bierze nadal i okazuje się, że tego typu rozwiązania pozwalają znacznie obniżyć koszty działalności, bodajże o 30% i środowiskowe również. Więcej niż 30% koszty środowiskowe są niższe. No, są też te inicjatywy testowane w krajach arabskich, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, więc no nie jest to taka koncepcja nierealna, natomiast wdrożenie tego to jest olbrzymie przedsięwzięcie, myślę, że na początek no w skali regionów czy jednego kraju, ale no tutaj właśnie poprzez połączenie szeregu czynników, takie myślenie całościowe jest tu kluczowe, plus nowe technologie, też właśnie cyfryzacja, bo w tym nowym systemie wszystkie takie mini wystandaryzowane kontenery, one byłyby śledzone, wpięte we wspólny system. No, jest to pewna perspektywa raczej odległa, no nie na jutro na pewno, ale myślę, że warta rozważenia. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz u nas na rynku polskim, to ja tutaj zaufam panu przewodniczącemu, który trzyma rękę na pulsie, widzi, obserwuje, co się dzieje i tutaj zaufam pana przewodniczącego opinii, a jeśli chodzi o te takie pomysły na świat, to właśnie się z państwem nimi podzieliłam. Bardzo dziękuję za podzielenie się, pani profesor. Drodzy państwo, no, nasz czas dobiega końca, niestety. Dyskusja jest niesłychanie ciekawa. Jeszcze mam tutaj wypisanych dużo różnych wątków, ale no, już nie zdążymy ich poruszyć. Chciałbym, żebyśmy jeszcze króciutko podsumowali naszą dyskusję. Myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie taka najłatwiejsza w gruncie rzecz na świecie, czyli przewidywanie przyszłości. I dlatego prosiłbym każdego z państwa o kilka zdań dotyczących przyszłości tejże branży, o której rozmawiamy, przyszłości tejże branży w Polsce, zarówno w tym krótkim terminie, jak i w terminie dłuższym. Czy możemy zacząć od pana doktora Sosnowskiego? Panie doktorze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja być może będę optymistą, natomiast myślę, że jeżeli w warunkach, które panują obecnie, udało się uzyskać takie wyniki rozwoju sektora przesyłek przewozowych i kurierskich, to istnieje możliwość na to, że to się uda utrzymać również po pandemii. Dlaczego? Dlatego, że nagle okazało się, że skorzystanie z kanałów dystrybucji, takich jak e-commerce, dla wielu użytkowników końcowych, dla konsumentów indywidualnych stało się nie ostatecznością czy czymś, przed czym uciekali, ale czymś, co zostali nieco przymuszeni, żeby wykorzystać. I w tym momencie okazało się, że sektor przesyłek przewozowych i kurierskich ma nowych użytkowników. Pytanie, czy uda się samodzielnie lub we współpracy z innymi uczestnikami łańcuchu dostaw, jak na przykład dystrybutorzy i producenci, utrzymać to, co udało się uzyskać w tak niesprzyjających okolicznościach, jakie mamy teraz obecnie. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Pan przewodniczący Tarczyński, jaka jest pana wizja przyszłości? Podsumowuję tak troszeczkę biblijnie. Mianowicie jestem zdania, że w tym tłustym okresie dla branży kurierskiej trzeba pamiętać, że wraz z pojawieniem się nowej rzeczywistości przyjdą znacznie bardziej chude lata i ten dzisiaj tłusty okres trzeba wykorzystać na zgromadzenie środków
przemyślenie rozwiązań, tak aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, o których żeśmy mówili, i ekologicznym, i rozwoju cyfrowego, które dzisiaj są przysłonięte, że tak się wyrażę, przez te okoliczności pandemiczne, żeby sobie w tej nowej okoliczności, która już w tych nowych warunkach, które już nie będą tak sprzyjające, nie zapewnią nam tych tak wysokich zysków i rentowności, o których wspomniał pan profesor, sobie poradzić, bo wtedy przyjdzie godzina prawdy. Bardzo dziękuję, jeżeli godzina prawdy się zbliża. Panie profesorze, a pana recepta, może nie recepta, ale wizja właśnie przyszłości, zwracam się do pana profesora Paprockiego. Panie profesorze, co się będzie działo w krótkim i w dłuższym terminie w branży? O tym, co będzie w 2030 roku, rozstrzygną ci, którzy skończą w tej chwili szkołę podstawową. I teraz zastanówmy się, oni mają przed sobą 8-9 lat kształcenia, jeżeli będą kończyli studia. Czy my chcemy, żeby oni zostali lekarzami, których brakuje? Czy oni chcą być specjalistami od technologii cyfrowych, których nam brakuje? Czy oni mają zostać kurierami? To jest pytanie dotyczące przyszłości. Niestety mamy pokusę, żeby ich skierować na kurierów. A to będzie oznaczało bardzo duże kłopoty w funkcjonowaniu naszego systemu społeczno-gospodarczego. Mówię teraz o Polsce. I jeżeli przychylimy się do teorii, że problemy w Europie, a w szczególności w takim kraju jak Polska, który przechodzi przez w tej chwili przez katastrofę demograficzną, a nie tylko ze względu na pandemię, to jedyną ścieżką utrzymania poziomu konsumpcji jest masowa imigracja, to my musimy wszystko przewartościować. Jeżeli tego nie zrobimy, to z roku na rok odpychamy problemy, które są do rozwiązania i zaprzepaszczamy te możliwości, które rozwój technologii, zarówno cyfrowych, jak i energetycznych i transportowych, które powstają, bo też rzeczywiście rozwój tych technologii następuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pani profesor, do pani należą ostatnie zdania właściwie w tej dyskusji. Proszę powiedzieć, no właśnie to łatwe pytanie, co pani zdaniem będzie się działo w przyszłości? Odpowiem następująco. To zależy od nas i od decydentów, tak bym to ujęła. Tak jak powiedzieliśmy dzisiaj w trakcie naszej interesującej bardzo dyskusji i tym samym dziękuję, że mogłam posłuchać Państwa opinii, bo to naprawdę rozwijające. Tak jak powiedzieliśmy sobie, branża stoi przed szansami, ale też przed olbrzymimi wyzwaniami związanymi z uwarunkowaniami środowiskowymi, związanymi z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Bardzo ciekawą perspektywę poruszył pan profesor Paprocki, mówiąc o tym, że trzeba sobie szerszy kontekst przemyśleć, prawda? Nie koncentrować się na takich rozwiązaniach, powiedziałabym, technicznych czy taktycznych. I to jest przeogromnie ważne. I no zbierając to wszystko, branża ma oczywiście szansę, bo udział e-commerce będzie coraz większy w rozwiniętych gospodarkach. Natomiast jaka to będzie przyszłość, to zależy od mądrości i świadomości osób działających w wielu branżach, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, branża kurierska, transportowa pełni funkcję usługową. Także nasza przyszłość to jest konglomerat decyzji wielu osób i zachowań wielu osób z dzisiaj, no i z najbliższej przyszłości. No i od tych decyzji, od tych zachowań będzie zależało również i to, jak branża, o której dzisiaj mówimy, odnajdzie się w przyszłości, bliższej i dalszej.
Bardzo dziękuję pani profesor. Tak chciałam dodać. Bardzo dziękuję pani profesor. No i cóż, no jak mawiają dziennikarze, no tutaj musimy postawić kropkę. Niestety, no nie rozmawialiśmy o kadrach, to pan profesor Paprocki troszeczkę o tym wspomniał. Nie rozmawialiśmy o tych dużych regulacjach europejskich, no ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać jeszcze o tym niejednokrotnie, no i być może po prostu na żywo w warunkach już stacjonarnych po pandemii. Jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dyskusję.